Siemanko, YouTube. Mamy 7:30. Właśnie wstałem. Jestem jeszcze mega zaspany. Wczoraj wróciłem w 11:30 z pracy, bo miałem prawie 9-godzinną zmianę, więc musiałem trochę odespać. Nogi musiały odpocząć. Wstajemy. Dzisiaj dzień jedzenia na rekompozycji. Pokażę wam, co jadam, w jakich ilościach. Jak to u mnie wszystko wygląda? Co sobie jem w taki typowy dzień? W ogóle dlaczego na takiej kaloryce jestem i dlaczego rekompozycja? No głównie dlatego, że w tym okresie teraz lockdownu no na pewno straciłem trochę masy mięśniowej, bo trenowałem jednak dużo, dużo mniej i też ta dieta nie była aż tak dopięta. Więc nie dość, że troszkę przybrałem tłuszczu, to te spadły mi mięśnie. Więc teraz właśnie celem rekompozycji będzie bycie na takich kaloriach, gdzie jest to lekki deficyt, taki ciut-ciut, ale pozwala to mojemu organizmowi odbudować tą masę mięśniową, którą miałem wcześniej, oraz spalić tłuszcz, więc sprawdza się to super. No i oprócz tego kardio na ten moment wynosi około 20 minut, ale ze względu na to, że mam pracę, w której bardzo dużo chodzę, no to tak naprawdę dziennie robię między 17 a 20 tysięcy kroków, więc jest to no całkiem sporo, ale pozwala mi to jeść więcej jedzenia i dzięki temu nie muszę obniżać kalorii czy dodawać kardio, więc ma to swoje plusy. Ale najpierw musimy się zważyć. Zobaczymy, wczoraj było 88,4 kg. Lekkowaga zaczęła mi rosnąć, co mnie bardzo cieszy, bo oznacza to, że odzyskuję masę mięśniową. Jeżeli widzę, że po prostu na tych kaloriach tłuszcz mi spada i jest po prostu ta sylwetka taka bardziej smukła, pojawiają się skosy, ale mimo tego waga idzie do góry, no to bardzo fajnym tutaj jak gdyby to jest wyznacznikiem, że po prostu siła i masa mięśniowa rośnie, więc mega się cieszę. Wiem, że ta dieta działa, wiem, że te kalorie na razie są ok i tego się będę trzymał jak gdyby do momentu, kiedy nie zobaczę po prostu stagnacji. Jak będzie stagnacja, to zacznę wtedy lekko kombinować. Jest waga. Pozwólcie, że się zważę. Jak widzicie, odzyskujemy 88,5 kg, więc oznacza to, że po prostu nasze mięśnie wracają, więc wszystko idzie zgodnie z planem. Tak naprawdę wczoraj była dopiero dla mnie taka czwarta poważna sesja treningowa, więc robiłem nogi zresztą, nogi przed pracą i nogi przed robieniem tylu takiej ilości kroków. No nie ukrywam, że mnie troszeczkę tak nogi nosiły i płynąłem po prostu po tej sali. Myślę, że dzisiaj jest wtorek, w piątek robiłem klatkę, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek. 4 dni prawie przerwy, więc myślę, że spokojnie dzisiaj zrobię klatkę z tricepsem znowu. 4 dni na regenerację. To jest według mnie przy dobrze zaplanowanym treningu po prostu taki rozsądny okres, żeby się zregenerować. Pamiętajcie, że pojęcie ogólnie przetrenowania, właśnie wczoraj rozmawiałem ze swoją koleżanką na siłowni na ten temat. Pamiętajcie, że słowo przetrenowanie w ogóle w treningu przede wszystkim może odnosić się do przetrenowania układu nerwowego. Bo tak, rzeczywiście, jak dźwigacie ciężkie klamoty, no to może to być jak gdyby problem. Ale jeżeli macie dobrze zaplanowany trening, dobrze zaplanowaną dietę, macie odpowiednie przerwy między treningami i po prostu między sesjami treningowymi i ta dieta, białko jest dopięte, to tak naprawdę szansa na to, żebyście się przetrenowali, jest bardzo, bardzo mała. Więc tutaj bardziej wydaje mi się, że ludzie szukają wszelkiego rodzaju po prostu wymówek, żeby nie iść na trening, niż rzeczywiście doskwiera im po prostu przetrenowanie. Ale najpierw jeszcze zapalę tylko światło. Standardowo rano.
woda i garnuszek. Patrzcie, jaki ładny. Bardzo fajny. I dzień zaczynamy oczywiście od kawy. Nie robię super mocnej. Na dwie duże filiżanki. Czyli jest to tak naprawdę jeden duży kubek kawy. Niech przestanie hałasować. Zawsze dzień zaczynam sobie od szklanki wody, dwóch szklanek. Jak możecie poznać, że jesteście dobrze nawodnieni lub źle? Po kolorze moczu. Jeżeli oddajecie mocz i macie go przeźroczysty albo prawie jak woda, to znaczy, że jesteście odpowiednio nawodnieni. Im jest bardziej żółty, tym bardziej brakuje Wam płynów, więc zachęcam Was, żebyście pili dużą ilość wody, bo jest to mega ważne i mega po prostu potrzebne dla Waszego organizmu. Wypiję sobie kawkę, tak myślę za 40 minut zjem sobie pierwszy posiłek. Zawsze trochę staram się ten pierwszy posiłek przeciągnąć w czasie, kiedy nie spieszę się do roboty albo mam po prostu dłuższą chwilę, bo na spokojnie sobie mogę zrobić kawę, siąść do komputera, obczaję skrzynkę mailową, obczaję sobie na spokojnie, czy jakichś raportów nie ma, czy ktoś z podopiecznych też nie pisał z jakimiś pytaniami. Wypiję kawkę, mija 40 minut i dopiero jem pierwszy posiłek. Więc uważam, że właśnie przeciągnięcie pierwszego posiłku może być turbo po prostu korzystne dla Was, jeżeli też te kalorie nie są takie wysokie. Bo im kalorie są po prostu niższe, tym jeżeli zaczniecie wcześniej jeść, to możecie mieć po prostu problem, że będziecie chodzili głodni. Do kawy dodaję mleko bez laktozy, odrobinkę. Dla smaku, żeby kawa to po prostu nie była taka siekiera. Na oko zakładam, że to ma gdzieś 50 kalorii, więc nie jest to aż taki problem. Biorę kawkę i widzimy się w posiłku numer 1. I pierwszy posiłek lecimy. Mamy tu 250 gram szparagów i mamy jedną kostkę tofu. Zwykłe, klasyczne tofu. I tutaj będziemy mieli jeszcze herbatkę z hibiskusem. I to będzie pierwszy posiłek, tak około 15-16 gram białka, około 10 gram tłuszczy bez węglowodanów. Bardzo nie lubię zaczynać dnia od węgli, ponieważ mnie przymula. A tak to warzywa, tofu i herbata sprawiają, że nie dość, że będę najedzony, to będę miał teraz siłę na cały poranek, nie będzie mnie brało spanie, więc po prostu dla mnie to najlepiej się sprawdza. I też kalorii nie jest za dużo, bez gdzieś 270, więc jak na to, że mam 2600, no to powiedzmy, że to jest całkiem przyjemny posiłek. Dobra, lecimy drugi posiłek. Myślę tak, że za godzinę, półtorej idę na trening. Dzisiaj zrobię klatkę z tricem. Przed treningiem teraz wlatuję 50 gram płatków ryżowych, 120 gram około banana, do tego jedna miarka odżywki białkowej, troszkę posypki karmelowej, takiej bez cukru i do tego sos słony karmel 0 na górę. Zawsze węgle jem przed treningiem, takie staram się zjeść dość proste. Potrzebuję około godzinki z hakiem, żeby to przetrawić. I lecimy chyba coś na miasto. Dzisiaj dzień dziecka, to pójdziemy coś zjeść. Może ramen, może sushi, zobaczymy. I pogoda bardzo ładna, więc też fajnie będzie się wyrwać. Ja wracam jeszcze do roboty, jem posiłek i widzimy się na treningu.
Dobra, zaczynamy trening. Dzisiaj klatka z tricepsem. Natalia robi sobie tyłek. Szybki trening. Jesteśmy już lekko głodni, nie ukrywam. Więc idziemy potem coś wszamać na rynek. Jest mega fajnie, wziąłem kurtkę, ale tak naprawdę widzę, że jest na tyle ciepło, że można sobie w samej bluzie polatać. Też na pewno zrobimy jakieś zdjęcia. Dzisiaj taki mega chillowy dzień, bo od jutra zaczynam maraton pracy, więc no już jutro nie będzie takiego opierdzielania się jak dzisiaj. Dzisiaj planuję co? Tak 4 ćwiczonka na klatkę, po 4 serie, około 10-12 powtórzeń. Mam nadzieję, że już porównując do ostatniego treningu, no to będzie jakiś progres ciężarami, bo ostatnio tak koło 30, koło tak gdzieś 30 latały, więc mam nadzieję, że dzisiaj się już uda jakieś 34 przepchnąć. Nie jest dużo ludzi, więc fajne też warunki, żeby potrenować. 5 minut kardio na rozgrzewkę, prędkość 5, nachylenie 10, żeby lekko podnieść tętno, lekko się rozgrzać i zaczynamy. Skończyliśmy pierwsze ćwiczenie, była akuratnie klatka na skosie, w porównaniu do ostatniego treningu wyszło na plus, bo w piątek robiłem tak na 10-12 powtórzeń, 30, dzisiaj już 36 na 5, więc jest progres. Teraz chwilę odpocznę, napiję się wody i zaczynamy robić rozpiętki. Skończyliśmy trzecie ćwiczenie, zrobiliśmy wyciskanie, rozpiętki hantlami, rozpiętki na bramie. Teraz na koniec zrobię sobie wyciskanie hammera na klatkę, ale bardziej tak z dolnego ruchu. Potem jeszcze szybkie 2 ćwiczonka na triceps. Już pomału ta sylwetka zaczyna jakoś wyglądać, bo w piątek pierwszy trening poważny był i czułem się tak średnio. A teraz już czuję, że ta masa mięśniowa wraca. Też waga z dnia na dzień pokazuje jak gdyby coraz większą liczbę, mimo że jestem na lekkim deficycie, więc się mega cieszę. Natalia robi jeszcze jedną serię i lecimy dalej. Dobra, lecimy ostatnie ćwiczenie, robimy sobie wyciskanie na skosie. Hammerem 4 serie, ostatnie ćwiczenie. Jesteśmy już na końcówce, tak około 12-15 powtórzeń. We'll be right back.
Dobra, idziemy, ja idę się rozrolować. Natalia idzie, chce zrobić brzuch. 20 minut kardio, może jeszcze se skoczę przypozować, zobaczyć jak się ma forma. I lecimy coś zjeść. Dobra, skończyłem właśnie trening, umyłem się. I teraz tak czekamy, aż Natalia się ogarnie. Lecimy coś zjeść na miasto. Ja teraz jeszcze sobie przeanalizuję, co chcę dzisiaj zjeść i w jakich ilościach. Zastanawiam się nad lekkim cheatem, ale to głównie z takiego powodu, że ta waga idzie lekko do góry. Robię niesamowicie dużą ilość kroków i zastanawiam się, czy nie mam lekko za niskich kalorii, bo podejrzewam, że skoro robiąc cardio, nie wiem, nabijam gdzieś 5000 kroków, to jak nabijam teraz pracy pod 20 tysięcy, to wydaje mi się, że te 2600 będzie za głęboki deficyt. Ale waga mi rośnie, więc masa mięśniowa wraca, tłuszcz spada, więc to jest plus. Więc może dzisiaj z okazji Dnia Dziecka wleci lekki cheat. Ale teraz jeszcze czekając na Natalię, biorę telefon i sprawdzam maile, bo już mam pierwsze zapytania o treningi personalne. Zresztą gdyby ktoś z Was chciał solidny wycisk i solidne treningi, to na Bratysławskiej w Krakowie zapraszam. Ogarnę te maile i możemy się zbierać i zobaczymy co będzie. Dobra, przyszedł ramen, zamówiliśmy tą koksu ramen, ma około 650-700 kalorii. To wleci jako posiłek potreningowy. Może coś jeszcze potem zjem, na razie jestem na 1200 kalorii z tym posiłkiem, jest bardzo niedużo. Zobaczymy jak będę się czuł potem, a teraz bierzemy się za jedzenie i widzimy się w kolejnym posiłku. I kolejny posiłek, robimy taką babeczkę białkową. Tutaj są jajka, mamy słodzik, kakao, odżywkę białkową. Na górę dam dwa skyry, sos bez kalorii i może jeszcze jakiś dodatek. Ogólnie dzisiaj chyba sobie odpuszczę mięso, bo ramen miał tam około 50 gram białka, więc kurczaka sobie zjem jutro. Dzisiaj postaram się dobić białko czymś innym. Ta cała porcja ma około 55-60 gram białka, więc całkiem sporo. Mam jeszcze 1300 kalorii, więc myślę, że jeszcze spokojnie jeden, dwa posiłki wlecą. Przyozdobię to i pokażę Wam, jak to wygląda. Więc tak to wygląda. Mówię, porcja całkiem fajna. Tutaj gdzieś też wrzucę makro. Zjem to, bierzemy się z Natalią, żeby oglądać sobie jakiś film, bo teraz już pomału już jest lekka chillera. Większość rzeczy na dzisiaj zrobiłem, więc dzisiaj mamy taki trochę dzień odpoczynku. Trening wjechał solidny, ale muszę Wam powiedzieć, że tym ramenem się strasznie najadłem. Myślałem, że zjem coś jeszcze, a jak na 650 kalorii, to się zapchałem co najmniej gdzieś na 3 godziny, więc mega fajna opcja. No i też stosunkowo jest to zdrowy posiłek, bo i jajeczko, i mięso, i bulionik z kolagenem, więc naprawdę samo zdrowie. Więc jak macie do wyboru jakiś cheat meal, albo po prostu, żeby sobie coś zjeść, to zawsze sushi czy ramen jest fajną opcją, bo nie jest to takie typowe śmieciowe jedzenie. Możecie nabić dużą ilość białka, macie w tym jeszcze jakieś warzywka, więc naprawdę to jest fajna opcja. Biorę się